Witam poczet sztandarowy Rady Miasta Kulowa. Witam poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej oraz byłych więźniów politycznych Koła Skunowa, reprezentowany przez Brygadę Polskich Duży Strzelestw. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko Sarak Skarżyski, reprezentowane przez Polskie Drużyny Strzeleckie ze Skarżyska Kamienne. Witam sztandar Drugo Żołnierzy Rezerwy Koła Gminnego Brody Jurzewskie, reprezentowany przez Polskie Drużyny Strzeleckie z Brodów Jurzewskich. Witam sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostrowcu koło nr 8. Gimnazjum Skunowa, Szkoły Podstawowe, Punowie, Janiku, Rymysłowie, Karszy Jurkowski, Gietulisku. Witam poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Skunowa, Janika, Zagroma Tukunów, Gietulisku Dużego, Gietulisku Małego, z Dołu Biskupów, z Bukowa. Przejdę teraz do tych powitań osobowych. Na dzisiejszą uroczystość zostaje zaproszenie posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Zbigniew Pacer, pan Jarosław Kurczyński, pan Jarosław Rusiecki. Witam radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, to dzisiaj są obecni z nami. Wiceprzewodniczącego pana Józefa Grabowskiego, radną Anio Marię Adamczyk. Witam pana Karola Pijałkowskiego, pełnomocnika marszałka województwa świętokrzyskiego do spraw kombatantów i osób reprezentowanych. W szczególny sposób chcę powitać pana majora Tadeusza Braszaka, który dziś reprezentuje komendanta Centralnego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, z którym brygada ma podpisane porozumienie o współpracy. Witam pana pułkownika Wojska Polskiego Mariana Szumulę, dowódcę batalionu Saperów Miejskich. Mieszkańca tej naszej ziemi. Tu się pan pułkownik rodzi. Pan Zdzisław Kałamaga przybędzie naszą uroczystość. Też go witam, a przybędzie naszą uroczystość, ale co później. Witam Sławomira Radlaka, przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego. Witam pana Eugeniusza Micha, wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego. Witam panią Teresę Piwnik, Reniu Kokasz. Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Ostrowieckiego. Witam pana Wojciecha Sipolskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego. Witam Jerzego Pasternaka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec. Witam pana Włodzimierza Szczałubę, dyrektora Muzeum Przemionki. Witam panią Marię Pająk, panią dyrektor Gimnazjum w Kulowie. W szczególny sposób witam panią Beatę Dudę, burmistrza miasta i gminy Kulowa. Witam pana Romana Wójcika, przewodniczącego Rady Miasta Kulowa wraz z radnymi. Witam pana Marka Kozińskiego, pełnomocnika pani burmistrz.